Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 25. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj, dzień przed długim weekendem, pozastanawiam się głośno na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość, czyli mówiąc popularnie, powróże z fusów. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zakładają, że ograniczenia związane z przemieszczaniem się i dystansem społecznym będą obowiązywały co najmniej do 2022 roku, zaś całkowicie być może ten wirus zostanie wyeliminowany do 2025 roku. W zeszłym tygodniu razem z firmą SW Research przeprowadziliśmy badanie wśród osób pracujących i okazuje się, że 2/3 ludzi chce albo pracować zdalnie, albo całkowicie, albo chce pracować w sposób mieszany, to znaczy czasami przychodzić do pracy, czasami siedzieć w domu i stamtąd pracować. Mam poczucie, że te dwie rzeczy, koronawirus i zmiany w społeczeństwie związane z odosobnieniem, które dzisiaj przeżywamy, spowodują olbrzymie zmiany w biznesie. Upadną tradycyjne biznesy, bo przecież być może biurowce staną puste, ponieważ ludzie nie będą przychodzili do pracy. Jeżeli będziemy siedzieli w domach i nie będziemy wyjeżdżali tak często, jak to jest dzisiaj możliwe, być może będą miały olbrzymie problemy linie lotnicze albo hotele agroturystyki, nie mówiąc o platformie Booking.com czy Airbnb. Natomiast na pewno pojawią się nowe biznesy i nowe zawody, związane z tym, że jednak trzeba obsłużyć tych ludzi, którzy w domach siedzą. Być może pojawią się nowe maszyny pozwalające na szybsze pakowanie towarów spożywczych, które będą dostarczane dronami, co już oczywiście testuje Amazon. Także być może firmy kurierskie też staną przed wyzwaniem związanym ze zmianą sposobu dostarczania towarów do klientów. Także dodatkowo być może więzi społeczne ulegną zmianie. Dzisiaj na przykład na fanpage'u firmy Runaways u Rafała Ferbera będzie live z Sebastianem Scheinerem. Będą się tam zastanawiać nad konsekwencjami związanymi ze ślubami bądź z rozwodami, wynikającymi z tego, że ludzie mieszkają, żyją, pracują w jednym miejscu, właściwie nie opuszczają swojego domu. Także zmiana biznesu, zmiana stylu życia. Mam poczucie, że rzeczywiście nadchodzi olbrzymia zmiana cywilizacyjna. Być może nawet na skalę wynalezienia koła lub odkrycia maszyny parowej. Dzięki serdeczne, bawcie się dobrze i spokojnie w trakcie długiego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Na razie.